Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Przedstawiam wam 5 najlepszych driftowych samochodów w Forza Horizon 5 do zabawy. Odcinek pierwszy i zaczynamy sobie listę od Cadillaca CT5V Blackwing, który absolutnie fantastycznie brzmi i otwiera naszą listę. Długa, można by powiedzieć, limuzyna. Ciężki, fajny, długi samochód, który doskonale zachowuje się w drifcie. W Forza Horizon 5 właśnie te dłuższe samochody z małymi wyjątkami driftują najlepiej, najbardziej płynnie i ten drift wygląda świetnie. A przy okazji tego właśnie Cadillaca z V8 w standardzie pod maską jeszcze dodatkowo fantastycznie brzmi. Kolejną zajebistą furką jest nieco innego jak Lexus LC500 ze swapem silnika z Lexusa LFA. Mój osobisty tuning, który wam podrzucam w kodzie, możecie sobie go przetestować sami, a teraz zobaczcie, jak to lata. Kurde, jak to brzmi, a jak wygląda, a ile kosztuje, sztos. I tak zgrabnie z Europy i Japonii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do potężnego Vipera z silnikiem od czołgu 8,4 litra i niesamowitym dźwiękiem.
ale tu takie ostrzeżenie, samochód nie jest taki super łatwy jak pozostałe typy, które już pokazałem. Natomiast daje zajebistą satysfakcję, jak wchodzicie sobie na ręcznym bokiem. Naprawdę bardzo, bardzo długo się ślizga. Ten samochód jest jakby stworzony designem do driftu. Polecam, fajna furka. Kolejnym typem dla was jest ten oto wariat. Samochód nazywa się Formula Drift Donut Media Nissan 240SX z 96 roku. Jest to oczywiście przerobiony Nissan, ale jest to samochód z Donut Media, z tym, że należy do gościa o polskich korzeniach, do Polaka można powiedzieć. Polecam wam go, bo naprawdę zajebiście się prowadzi w drifcie, zajebiście się nim ślizga, niezależnie od tego, czy gracie na kierownicy, czy gracie używając pada. Polecam wam mój tuning, który teraz pojawia się na ekranie. A driftuje to tak. Zobaczcie, jakie kąty. To już jest maszyna specjalnie do driftu. Całym jakby tym designem, nie? Jest stworzona do tego, żeby latać bokiem po prostu. Zobacz. Widziałeś, jakie kąty? Ogromnym plusem tego samochodu, tak na przykład porównując do Vipera, jest to, że można nim robić zajebiście mocne kąty i z nawet takiego kąta, gdzie już byś myślał, że nie dasz rady go wyciągnąć, to i tak dajesz radę go wyciągnąć. Jest niesamowite auto pod tym względem. Natomiast nie zrobisz nim takich super gładkich łuków. On jest dobry do takiego driftowania, gdzie trzeba robić częste transfery. Po prostu taka ikona driftu, bym powiedział. Zobaczcie tutaj, jaki kąt. O, na przykład teraz, nie? Jeszcze byłem w stanie go wyratować. To jest niesamowite auto. I ostatnim samochodem, który pojawił się całkiem niedawno w Forzie Horizon 5, jest to BMW. Nazywa się BMW i4 iDrive 40. Zrobiłem do niego tuning driftowy. Co ten samochód robi, to mi rozwala łeb. To mi po prostu rozwala łeb. Może nie brzmi tak fajnie jak spalinówki, ale driftowanie nim na zwłaszcza takich gładkich zakrętach jest nieprawdopodobne. Ponad 1000 koni mechanicznych. Też robi przesadzone kąty, a w ogóle nie jest to samochód dedykowany do driftu. Tak, on może cały czas. Nim tak naprawdę ciężko jest jechać nie driftując. Po tym tuningu. On po prostu cały czas musi tą dupą rzucać, ale jest to tak przyjemne.
jest aż dziwne, że z takich kątów jest w stanie ten samochód wyjść. Bo nie jest to fura taka typowa, typowo driftowa jak Formuła Drift, a mimo wszystko dało go się tak stuningować, że robi robotę. To jest aż dziwne. Pięć samochodów najlepszych do driftu. W następnym odcinku pokażę wam 5 kolejnych moich typów, które możecie sobie przetestować w Forzie Horizon 5. A na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Hejas.